balikuje. Nagramy coś z tego case'a może. Pójdziemy tam, bo grzechu prasuje. Co? To już mu dwuje dał. Kurwa, weź ta wybita te dwuje teraz. Jedyne wrzuciłem. No, zbieramy dzisiaj szponkę. Trzeba było zresetować vloga, bo mamy problemy techniczne. Szwagier, nie bój się. I tak już cię internety widziały. No, tam Kejsik sobie daje radę. Rozrzutnik balików. Wczoraj żeśmy zwozili ruskim, no, bitką. No, żeby tam tym Kejsikiem daje radę. Ten to ma tam dobrze klimę, a my tu trzeba się pierdzielić. Pierdzielić się trzeba na słońcu. Trzeba się z nim zamienić chyba, bo jak? No, o. Nagrywa, także działamy sobie tutaj. No. To powolutku idzie, a tu bociak się trafił i nie ucieka z kubatu, nie boi się. Majstry tu narzucają, już trochę jest, jakieś pęderko. O. Grzechu tam chyba rozmawia z kobietą. Działa po wodzie, sobie tu łodzi. Musi się... Zaraz mu kamerkę podwrócę, coś tam nagrać. Środeczka. Case'a. Już nie boi się nic. No, robotka idzie fajnie. Weźmiemy kamerkę na głowę, to Stachu weźmie opaskę później na głowę, to z perspektywy tam z przyczepki. Przyczepki z rozrzutnika wrzuci. Zrobi się vloga, ale pogoda dzisiaj jest piękna. Żniwa było, no nie żniwują tam chłopy w innych województwach, jak nie wiem. U nas to już praktycznie koniec tutaj. Nie został owiec, owiec będę na sieczkę ciechał, także luzik, na luziku, no. Ale będzie rozrzutnik wielki, nie? Żebyś tam nie spod czasami! Damy te 60 trochę. Szarżować, bo doładowana jak ta rola. Szwagier ma chętkę na kielona dzisiaj. Chodzi za nim od rana. No. Weźmiemy na głowę, nagramy później z głowy coś. Stachu weźmie i nagra. Zobaczcie jakie pięterko. Stachu ładnie, żeś ułożył. Ładnie ułożyłem, a ty mówisz, że ja partalę robotę. Ja mówię, że partalisz robotę. Ja mam fach w rękach. Tak, idziemy do Grześka. No panie, jaka tu klimę widzę. Zamykaj, bo klima. Klima, poczekaj. No panie, jedziemy. Ale tu wieje chłodniutko. Słychać z zewnątrz jak daje czadu. No tak, już powiedzieć widzą? Pozdrawiam ekipę rolnikową. Elegancko. Już się znalazłeś w ekipie. Dołączyłeś do ekipy z panem Bogusiem. Z panem... Team Bogusia. Tak. Team Bogusia jesteście i oczywiście jako Team Bogusia. Ty, ale jak co ci powiem, to ci powiem, ale przez to, że więcej miejsca. No, więcej, no. Widzę, że mi się fajnie jeździ. To, że tutaj jeszcze no. Nasz fotel. Tutaj... Cały błotnik, kabina jest wielka. Kabina większa, kabina większa. Fajnie ten przód wygląda, taki wysiór, nie? Ale jak cichutko tu jest. Jakbyś zamknął drzwi, nic nie słychać, nie? Ale ten, co ci miałem mówić, tak siebie kabiną, nie? Siebie, no bo... Prasa, nie? Bo tam jest ten co ugniata jest ten wał. I dobra. Tak jest, ta jest wyważona, bo jak miał taką żółtą starą, no. To tam to już w ogóle tak się pało, bo nie było kabiną. Wyważone. No. To pomyśl jakbyś zapytał do ruskiego. Do ruskiego by rozerwało. Nie można było sprzętu robić na pewno, nie? Tak. Dobra, jedź na syja, ja sobie idę tam jeszcze ugrodzić. Dobra.
Łapania, i cichutko. Co, gdzie ty masz pendrive'a jakiegoś? Zrzucić muzyczkę? No nie mam właśnie, kurde, tu wiesz, tu jest na pendrive'a. Na Uxa, Sony widzę, ale kupiliście z radiem od razu czy bez? Z radiem, mam fabryczne. Fajna opcja. Radio jest pilot do tego radia. No to stary, mówię ci. Gier, załoga, otwieramy. Gier, rolnikowo.pl i działamy. No tak, rolnikowo.pl. Powiększa się ekipa. No. Nowy sprzęt. Tutaj masz 1500 obrotów. Mam obroty tego, nie? Nie, wałka, nie? Wom. Ma być 540. Wałka WOM, a tu masz na ten. Tutaj mam, jadę na ten, na ręcznym gazie. Fajna opcja. Nie muszę trzymać sobie 530, gazu, daj mu trochę, żeby było więcej trochę. To dalej. Żeby... No ale spokojnie. Gruba słoma, pomału jadę. 1000 można tutaj maksymalnie, WOM, nie? WOM jest na 1000 maksymalnie. Tak. Śmiesznie, siedzisz i... Czy kurde buja, nie? Buja kabiną. Niby taki ciągnik wielki, ile waży? Z 5 ton? No, coś takiego. Z 5 ton? 6 ton, no. 6 ton byś będzie ważył. I trzepie kabiną całą. Trzepie go. Co, jak rozrzutnik? Ładnie doładowany? Dobrze doładowaliście. Autosanka by się to przydała wasza, ale ma zboże tam macie. No zboże, no. Autosankę by rozłożył, no, na boki i to wejdzie. Napakowałbyś zdrowo. Też można włożyć takie pręty metalowe po bokach. Tak, i ładowałeś to na dwa razy, by się zmieścił. Dom cię opalu idzie. My wcześniej zwoziliśmy to na dwie przyczepy, wiesz, na autosankę plus rozrzutnik. Podpięto na razem? No. No, no to. Zwoziło się. Szyberdaszek. Szyberdaszek jest, tak. Dobra. Chłopie, od klimy to już mam gardło przeziębione, w robocie siedzę. U nas zawsze jest najzimniej w pomieszczeniu, wiesz. Paręnaście, 18 stopni zawsze trzymamy, no nie? Serio? Wszystko na mnie wieje, bo wiesz, ja na miejscu tym lidera siedzę. Stary ten lider miał, lubiał jakby było zimno, nie? A chłopako zawsze... Zawsze gorąco było potrzebne, wiesz, nie? Chłopako zawsze było zimno, a temu gorąco i jak było na urlopie był, to ustawili na wiem, że wiesz, w stronę jego wieje ten wentylatory, nie? Powiem ci, że zimno tak czasami jest, że... O, daj spokój. Ale jak wyjdziesz z roboty, na dworze 30 stopni, to aż gęsia skórka. Zajebista robota taka w takim zaciągniku. Który 2017 rok ten? Co? 2017 rok? 2017 albo 16. 16. No to mówię ci. Rolnikowo gier zakładamy, 5 osób, 5 osób potrzebne. Ale ile wiesz, że ma, kurde, 160 motogodzin dopiero. O, nic. Nie dotarł się jeszcze. Tak, na dotarcie. Trzeba go z pługiem zaczepić i dopiero. No, i czy to tą czwórkę na 4 skiby. No, obracane 4 skiby robią. Tak, ale pół go tak nie trzyma, ten agregat, co tam widziałeś. No, widziałem. A to 3-metrowy, dlatego. No, a 4 buty to robi roboty, nie? No, jak załączy się, kurde, na przód, to bez przodu jedziemy teraz, nie? Teraz bez przodu, nie? Ale Michelinki z przodu? Elektrycznie załączony. Załączony. Centralnie też blokada, nie? No. Mechanizm. Zajebista opcja. No, wszystko z przycisku, nie? No to stary, robimy biznes. Tylko brać hektary. Wszędzie nie użytki, a każdego się pytałem, to każdy może oddać. Tak? No, na zawadzie to już mam klientów, no. Już mam dwóch klientów, gdzie mogą oddać, nie? Zajebista robota z klimą. Dobra, kończymy coś tam z czerniczka. Ma awaria na polu. A nie, no szturek jeszcze jest. Szturek idzie, ale... Spadło z tej, z iglicy. Nie wiąże. Z iglicy nie wiąże. Trzeba go przewiązać. No jak robiłeś na gospodarce za granicą, to masz pojęcie. No. Zabawa fajna jest. Taki skurczybyk wielki jak harmonika. Przepuścić i sobie sam pobiera to sznurek, czy jak to jest? Tak, nie sam czy. No, tam. Sznurek poszedł, się zerwał. Dojść ładu to. Kupujesz, będzie na sprzedaż. Da się na to, kupuj trasę. Ile? A ja wiem i... Panie do sąsiada to za tysiak. Ale może u was tak stać? Za Bogu. No? Może u was stać? No może. Podwórko, mówisz, że można korzystać z podwórka? Ty, no to ja bizona kupuję, niech tam stoi. I też będziesz garażował. I tam będę garażował, jak już odwiata. Dogadamy się tam za parking, gdzie? I będzie.
No ja będę tylko prawo. Możesz przerzucić to, nie? To się przerzuci. Nie? Nie wiem. To już nie wiem, może być taką robię przewodę. To jest nie spadł. Staszko, gdzieś? Hej się? Może się przejedziesz, da ci się przejechać, bo... Przejechałbym się. Ty, musisz kosić za rok, to ja będę jeździł bizon. Bo pan Boguś coś niechętnie daje. Dam no. Ci, to się ciesz. Ej, ile tam kółka? Tak jeździłeś, kurde. Dwa kółka zrobiłem sam to. Sam wspomniał to ci. Tak. No. Gdzie to? Ale ci mógł nie dawać. Nie, no cieszę się. Z zawady jesteś. Pierwszy raz jechałem, to z Gundirem coś tam się kosiło, jąderkiem. No to widzisz, Staszko, będziesz miał garaż u pana Bogusia. Będzie robota szła. Wygram w Totka już. O, to kupisz sobie case'a. Ja to bym John... A, ty to case'a. Ja bym chciał John Deere'ka 5100R. John Deere'ki są fajne. John Deere'ka 5100R z hydraulicznym zawieszeniem. Drogie, nie? Droższe, 300 tysięcy taki John Deere. Tam to się za markę płaci. No to kubr są za nowego. 120 tysięcy i tylko gorzej z serwisem jest, nie? No gdzie? Tutaj... Ja, na słowik. Tak, tylko wiesz jak robią, nie? Kajsik, fajny sprzęcik. 95A Farmal. Dobra, spadamy, bo ja muszę na chwilę do domu skoczyć i działamy. Muszę Zbychowi podrzucić tą makitę. To my lecimy, nie? Dobra, jedziemy. Jedziemy. No, jak widzicie, kończymy żniwa. Żniwa, znaczy się, no żniwa jest skończone, teraz ostatni transport słomy, trzeci rozrzutnik, tam ziomeczki jadą, byku jedzie 60. Zebraliśmy tą pszenicę z... zebraliśmy słomę z pszenicy. Cóż, i po prostu po żniwach. Teraz wystarczy... Wystarczy co? Kupić wapno, zacząć rozsypywać wapno. I po prostu będę to talerzował, może jakiś deszcz spadnie, będziemy myśleć nad deszczem. Co wam mogę powiedzieć, no... właśnie, o, tak to wygląda, kurna, siedzę sobie na piramidce, ułożyłem, elegancja, Francja. Trzeba by się... musimy jeszcze to zrzucić. Zrzucimy... kurna, ale buja. Zrzucimy to... Trzeba się kąpać, bo jutro Stachu na wesele idzie. Będzie baja bongo i ostro będzie dawane w palki, także trzeba, powiedzmy, uczcić, kurna, te żniwa. Jak, co mogę powiedzieć, podsumowanie takie, mogę zrobić, że jestem bardzo zadowolony, jak na ten rok w porównaniu do tamtego, przebitka 200%. A w tym roku to ile ja tam kurna zbierałem tego zboża. Bardzo mało, jeszcze jakieś było zbrakowane. Sam poświat, że tak powiem. A teraz no to lepsza jest. Lepiej to wszystko wygląda. I co? No i tyle. Będę się z wami żegnał. Także dzięki za uwagę. I widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał taki odcinek tutaj z moim sąsiadem, co prasował słomę. Grześka pozdrawiamy również, bo nas pozdrawiał tam całą ekipę. My też od ekipy rolnikowo go bardzo serdecznie pozdrawiamy. Prawilna morda. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.